Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek Farming Simulator 22. Proszę Państwa, mamy październik. No i w październiku ogarnęły nam się słoneczniki. To są już nasze pola, słuchajcie, ponieważ ja tutaj kupiłem... gdzie ja jestem? Tu jestem. Kupiłem pola aż dotąd, do 219. Jeszcze trzeba wykupić 220, ale to pole jakieś dziwne jest. Czekajcie, zobaczmy. No bo to niby tutaj jest jedno pole, ale tutaj są dwa, więc żeby to wyrównać, to trzeba te dwa kupić jeszcze też. Natomiast tu hajsu trochę brak, więc myślę, że na tych słonecznikach trochę sobie budżet podreperuje. No i teraz trzeba wynająć, słuchajcie, kombajn z headerem odpowiednim. Zobaczmy. Co tutaj do słoneczników by było? To ja tu coś znajdę. Czy ten mój ulubiony będzie? Nie, nie będzie. Kurde, ten nie. Ten tak. Ale nie mam nic z wózkiem, nie? Chociaż, a ten? Kurde, ten też nie. No szkoda, no szkoda. Ale to nic. Damy sobie radę jakoś. Ten jest do słoneczników, to by nie było z tym problemu. Te fendy... Czekajcie, bo one tak trochę inaczej wyglądają. Nie mają tego kółeczka tutaj, co się kręci, więc takiego muszę szukać. O cholera, to są tylko dwa. Z tego, co widzę. Ten ma 5,7 szerokości, natomiast ten drugi ma 12 metrów szerokości. Teraz pytanie, co lepsze? Wiecie co, ja wypożyczę tego, ale też wózek dam do niego, wypożyczę wózek, bo inaczej to się nie da. No dobra, to weźmy tego dziada. Wypożycz. Dobra. Teraz kombajn weźmy. Tak trochę od tyłu zacząłem, ale to nic. No dobrze. I co by tutaj można było wypożyczyć takiego? Ten 16200. A ten kejsik? 14400. Pytanie, ile ja tych słoneczników jestem w stanie zgarnąć z tego mojego, z tych moich pól? Oczywiście ja będę chciał również z cudzych pól zgarnąć, o ile będzie taka możliwość. 15 tysięcy do 18 tysięcy litrów. Albo wiecie co, żeby tak w koszty się nie wbijać za bardzo, to może te dychę? Chociaż nie, no bez przesady. Dobra. Bieramy tego. Już tam się nie będę za bardzo tym przejmował. I rura. O, i tutaj można rurę wybrać, słuchajcie. XL-kę, XXL-kę, 3XL-kę. Łoty panie. Dobrze, to niech będzie. To niech będzie, dobra. Wypożycz. Dobrze. I teraz, gdzie ja tutaj mógłbym wypożyczyć przyczepki do przewozu tych headerów? Bo tutaj to raczej nie. No nie. No, to się trochę naszukam. Znalazłem, słuchajcie, takiego wypożyczyłem, a to było w wózkach na headery i przystawki tutaj. To dobrze, to dobrze. Teraz tak. Wyjdź stąd, synu. Czemu ja tamtędy lecę? Leć tędy, chłopie. Dobra, teraz musimy się podpiąć. Fajny klasik. Musimy podpiąć ten nasz headerek. I władować go na wózek, tylko właśnie. Kurczę, trochę źle na tej mapie twórcy ogarnęli spawn, bo trzeba było to cofnąć nieco dalej. O, tam pod płot i wtedy byłoby ok.
A tutaj to tak właśnie w przypadku jakichś takich urządzeń, które musimy właśnie podpinać, to jest troszeczkę utrudnione. Ale i tak damy sobie radę. Nie będzie z tym problemu, myślę. Zaraz go tu właduję, bo ja inaczej nie przejadę, no nie ma bata. Dobra. Jeszcze trochę. Okej, okay, upuść. No niekoniecznie chciałem w ten sposób. O, dobra, sam się zapiął, okej. Okay. No to teraz to musimy trochę pokombinować z tym. Tego spróbuję obrócić. O ile się da. Dobra, już. Ale puść go. O, i teraz tak ładnie, ładnie tutaj wycofać. Elegancko, no i teraz to możemy jechać. Liczę na cudzesy. Bo no, koszt maszyny, maszyn, jest na tyle spory, że liczę na to, że tutaj też trochę zarobię na cudzych polach. I tutaj już widzę, że jest przeogromne pole słoneczników, które też będę chciał zebrać. Ale pierwsza zasadnicza kwestia to są nasze pola, bo my tam mamy dwa. Dobra, nic nie jadzie, to możemy. Ja bardzo nie lubię tak łamanych tutaj przyczep, ale w tym wypadku na tak ciasnej drodze, żeby wykręcić to dobrze, że to się tak łamie. O. Ładnie kombajn wygląda, elegancko, przyzwoicie bym powiedział i spoko. Natomiast teraz dojechać. O, przez rajki przejeżdżamy. Tam nasza stara posesja. No poważnie, kurde, co ty się pchasz, tak? Ciulu. No, a tu mój sąsiad mieszka. Pozdrawiam sąsiada. Co by nie zapomniał o mnie, bo ja się dorabiam i polepszyłem sobie trochę byt i odbyt i się przeniosłem. Ale nie zapominam o sąsiedzie. Dobra, jedź chłopie, jedź, bo ja tu muszę wykręcić. Dobra, tutaj już ruchu nie będzie. I bardzo dobrze w sumie. To cała droga moja. I o to właśnie się rozchodzi. Tutaj jeszcze widzę kukurydza do zebrania, ale to nie nasza. Natomiast tutaj poletko ze słonecznikami chyba na chwilę kupimy i też zbiorę. Coś tak czuję. Bo to szkoda tracić. Dobra, my się gdzieś ustawimy, słuchajcie. Myślę, że tutaj nie będzie problemu i nie będzie zawadzało. Jeszcze tylko spojrzę z góry. Nie, spokojnie może tutaj sobie stać ta przyczepka moja. Znaczy nie moja. Ale chwilowo moja. I teraz się podepnijmy pod to ustrojstwo. Pyk. Elegancko. Dobra, teraz cała procedura z rozłożeniem tego. Ciekawy jestem, ta rura teraz to mi styknie? Jakbyś chciał, synu, się rozłożyć, to wystaw rurę. Na luzaku, teraz to elegancko, teraz to nawet za długą wziąłem, ale to nie przeszkadza. Dobrze, to zróbmy jeszcze myk, ponieważ tutaj, tak jak powiedziałem, no szkoda tracić. Zróbmy taki oto myk. Tutaj mamy... Aha, tylko z 75 jest do zbioru, tak? Nie, co ja gadam. Wzrost. Nie, no tutaj zewsząd jest do zbioru u nas. I tutaj też. Tylko co to tam wszędzie słoneczniki rosną? Ale dobra, na razie potraktujemy swoje poletko. Poletka właściwie, bo mamy dwa
ze słonecznikami, z tego co pamiętam. Włącz kombajn, panie, włącz kombajn i ciśniem. Musimy na tym zarobić, słuchajcie. Później to spokojnie będzie można jedno pole zrobić, takie fajne, duże. Tylko to trochę potrwa, niestety. O, tam widać w oddali, że jeszcze jest jedno pole słoneczników, więc elegancko. Tutaj później to wszystko trzeba będzie jakimś cudem usunąć. Ale myślę, że na spokojnie damy sobie z tym radę. A tymczasem trzeba tutaj zarabiać pieniądz. Bo to teraz najważniejsze. No i tak się zastanawiam, w co tutaj wejść takiego ciekawego. Czy dalej cisnąć ziemniaki? Czy może coś innego? Dobra. No jak w jedną stronę, żeś kuźwa przejechał ćwoku, a w drugą już nie możesz? No weź ty, nie rób siary, no kurde, no chłopcze. Co, to nie mój kombajn jest. Przez to nie będę wracał nim. Cholera jasna. Co za maszyneria? Przenika tylko w jedną stronę, ale w drugą to już nie. One way ticket, proszę państwa. Coś takiego. No i dobrze. Tu sobie to ogarnia. O, z tymi krzakami nasadzanymi tutaj to mogą być problemy później. I ktoś tam mi z was doradził, słuchajcie, żeby ciut odsuwać się od takich rzeczy. I oczywiście zabudowań też. Chociaż tutaj to w tej sekcji zabudowań to my nie mamy. Tam dalej być może jakieś byłyby budynki, ale stąd nie widać. I ja myślę, że skorzystam z tej porady, bo faktycznie no tutaj czasami to tak blisko pola są przysunięte do różnych tam budynków, że ciężko jest wymanewrować, nawet przejechać ciężko. Tym kombajnem do ziemniaków, tym Grime, to nawet tył się nie mieścił, bo po prostu no, kombajn za szeroki, nie? Więc prawdopodobnie ja tak zrobię, że ciut te poletka odsunę, no ale to później będziemy się tym martwić. Jak na razie słoneczniki. I to jest to, co mnie w dniu dzisiejszym interesuje. Natomiast jak to będzie z zarobkiem? No właśnie, trzeba będzie też się przyjrzeć, nie? Jak to z zarobkiem za te słoneczniki. Z tego, co ja pamiętam, słuchajcie, bo tak poruszyłem tę kwestię, w co tutaj wejść, to z tego, co pamiętam, to chyba soja się też opłacała. Całkiem nieźle na tym można było wyjść cenowo. No ale wszystko się okaże niebawem. Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o te nasze słoneczniki tutaj, to tak mizernie to wyszło. Tak 6000 litrów, no to może z 8 będzie z tego wszystkiego. To tak nie za dużo. Dobra, wiecie co, ja myślę, że już tak pojadę. Jest na tyle dużo miejsca, że spokojnie można obracać kombajnem na polu. W ten sposób to zbiorę, bo mniej manewrów. O, super. Teraz to można.
No i tu by się trzeba było już nastawić na jakiś konkretny kierunek, jeżeli chodzi o gospodarstwo. Tam też ktoś napisał, że zwierzęta, że dopiero od zwierząt to się zaczyna zabawa. Pewnie i tak, tylko że z tymi zwierzętami to rzeczywiście jest, tak jak tam widz pisał, jest na tyle dużo roboty i ciągle coś trzeba robić i tak dalej, że z jednej strony mnie się to podoba, ale z drugiej strony boję się, że mógłbym nie znaleźć tyle czasu na to, żeby siedzieć w farmingu. Wy musicie pamiętać o jednej rzeczy. Wy sobie gracie dla siebie. Ja gram dla was. Po zakończeniu nagrań ja to pauzuję i wyłączam. Rzadko kiedy siedzę tutaj i robię coś prywatnie. Chyba że między nagraniami, tak? Między jednym a drugim wejściem, powiedzmy, tak? No to wtedy. Ale to zajmuje tyle czasu, że masakra. I z jednej strony ja bardzo lubię tę grę, z drugiej strony to mnie denerwuje. No ale cóż zrobić. Dobra, proszę państwa. Jeszcze trochę miejsca tutaj mam, to ja sobie ogarnę jeszcze to poletko, bo to też do mnie należy. Jeszcze się tylko upewnię. Nie, to już do mnie nie należy. A patrz, kurde jaki. No dobra, a mogę kupić, no bo skoro tu są słoneczniki, czy ja mogę kupić tak chwilowo, nie? Ile mnie to będzie kosztowało? 470, dobra, kup. Okej, okay, a to? Bo tutaj też, a tu już mnie nie stać, a widzicie. No dobrze, ale tutaj przynajmniej mnie stać. To jeszcze tak sobie. O, ty synu, nie, toś wjechał. Łobuzie, ty! Opuść tego badziewiaka. Uff, no dzień bez fajla, dniem straconym, jak to mówią. Ale nic się nie stało. Dobra, trzeba to wszystko zebrać, od sąsiadów też. Będzie dobrze. Powiem tak, jeżeli chodzi o opłacalność ilościową tutaj tych słoneczników, to powiem szczerze, że no kurczę, trochę już się tego nazbierałem i z wielu pól, z czego dwa moje. I to jest kolejne, ale tego zbyt dużo nie ma. Kilka pól i jeszcze 60 tysięcy litrów w naczepie nie mam, więc no, te słoneczniki to tak powiem szczerze, nie wiem czy to dobre rozwiązanie na biznes, ale może cena będzie jakaś atrakcyjna, tak, za to, więc to jeszcze nie powiedziane, bo być może przy tej niewielkiej ilości okaże się, że całkiem nieźle zarobimy. Natomiast trochę się narobić przy tym trzeba. To fakt, bo tutaj no, pole takie. Dobra, już przejadę, nie będę cofał, bo już mam nauczkę po poprzednim. Pole takie wielkie, które planuję stworzyć. No, to słoneczniki to raczej nie. Ale, słuchajcie, tak sobie myślałem, w co by tutaj można było wejść i tak, jeżeli chodzi o zwierzęta, to przyszła mi do głowy akcja z jednej z naszych poprzednich serii, chyba z Hard Moda, żeby wejść na początku w kury. Bo myślę, że to by byłoby dosyć dobre rozwiązanie, tylko musiałbym na początku, po jakby ogarnięciu tego jednego wielkiego pola, obsiać to wszystko pszenicą, potem zebrać, składować, no żeby mieć czym te kury karmić. No oczywiście jest pasza, ja wiem, ale no chyba lepiej mieć własną, nie? Więc to jest pierwszy pomysł, natomiast jeżeli chodzi o kwestie jakby tutaj innych zwierząt, no to być może potem krowy. Kto wie. Tutaj byśmy jeszcze mogli mleko ogarniać, no i prawdopodobnie przerabiać, bo ja chyba wejdę w jakieś tutaj zakłady przetwórstwa mlecznego. Jeżeli już będę miał krowy i mleko, no to czemu nie? Żeby tam jakieś sery robić, czy coś w tym stylu.
Natomiast no, to się okaże. Wszystko będziemy analizować, będziemy patrzeć, co się opłaca, co się mniej opłaca, albo w ogóle nie opłaca i tak dalej. Natomiast tu już widzę, że końcóweczka zarówno zbiornika w kombajnie, jak i również na polu. Ciekawy jestem, czy ja na styk się wyrobię, żeby 9000 litrów tutaj z tego ściągnąć, czy zapcham ten kombajn przed ogarnięciem całego pola. Oto jest pytanie. Mam nadzieję, że się wyrobię, ale różnie bywa. 95%, 6, no ciekawe, już 7, jest ryzyko, jest zabawa, nie? Już 9 i... Aj, kurde, patrzcie, ile zabrakło. Niesamowite, ile zabrakło. Taki kawałek. No dobrze. Jeżeli chodzi o całkowity zbiór, no to tutaj mam 45 310 litrów w naczepie. I tak na dobrą sprawę, trochę taki jestem zaskoczony, lekko. Ale to nic, no to nic. No to przynajmniej mamy wiedzę na temat tych słoneczników, jak tutaj wygląda to ilościowo. Tak mniej więcej. Oczywiście my tego nie robiliśmy, więc nie ogarnialiśmy na własnym polu, więc ja nie patrzyłem za bardzo, czy te pola obce, które tymczasowo wykupuję, czy one były nawiezione odpowiednio i tak dalej, czy o wszystko tam ci gospodarze zadbali. No, ale to nic. Czekajcie, gdzieś bym sobie tak chciał stanąć. Bo jeszcze tę resztkę trzeba będzie zebrać. Już myślałem, że się nie przecisnę. Dobra. No i okej. Dobrze, zebrane. Zebrane, można przesypać. I sprzedać pole trzeba. Bo to poletko nie będzie mi do niczego kompletnie potrzebne. Dobra, 686 tysięcy złotych na naszym koncie. Teraz tak. Jeżeli mowa o sprzedaży tego słonecznika, to zanim ja to wysypię, no widzicie, dalej nie zapełnione jest w całości. To zobaczmy, jak tutaj będzie wyglądała sytuacja. Elewator zbożowy 6,5 koła, skup u Andrzeja 6193, a zobaczmy, jeżeli chodzi o wahania cenowe, to kiedy najlepiej? W lutym. No to ja sobie przetrzymam ten słonecznik. To mnie się aż tak bardzo nie pali. Możemy przetrzymać tutaj. No ale nie będę jakby wchodził w taki biznes słonecznikowy, bo się nie opłaca. No i dobra. No, proszę Państwa, dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Zostawcie lajki, suby, sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.